Gratulacje dla samego miasta Sosnowiec za zwycięstwo. Sprawdzam tylko, czy jest czujność u was, czy nie. Jest na miejscu jeszcze. Bardzo się cieszę. Dla Zagłębia Lubin za zwycięstwo. Uważam, że było to spotkanie, można powiedzieć, że pełne emocji, szczególnie jeżeli chodzi o drugą połowę. Wynik był otwarty do samego końca. To Zagłębie Lubin strzeliło tą zwycięską bramkę. Natomiast ja nie będę szukał usprawiedliwień w tym, że graliśmy bez trzech podstawowych zawodników, bo inni zawodnicy dostali swoją szansę i mamy doskonały materiał szkoleniowy, na kogo możemy już liczyć, czy jeszcze liczyć, jeżeli chodzi o przyszłą rundę, jeżeli chodzi o grę, o wyższe cele, bo mam taką nadzieję, że Górnik Zabrze ma takie ambicje i zrobi wszystko, aby tak się wydarzyło. Natomiast Zagłębie Lubin potwierdziło to, że jest najlepszą drużyną na wiosnę, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, jeżeli chodzi o miejsce. I za to gratulacje dla trenera i całego zespołu. My natomiast musimy dokładnie to przeanalizować. Muszę pochwalić moich zawodników za cały wiosenny sezon. Brawa dla nich za zaangażowanie, za determinację. Natomiast myślę, że ta dzisiejsza porażka, no to z pewnością zapiszemy ją po stronie doświadczeń, bo wielu zawodników było młodych, którzy no, muszą się uczyć i to była naprawdę dzisiaj świetna nauka. Mogę tylko powiedzieć, że zawsze przegrane, po przegranych musi być wiara, a po wygranych pokora. I myślę, że z takim nastawieniem będziemy podchodzić już do następnego sezonu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze i zapraszam państwa do zadawania pytań. Proszę, abyście się przedstawili z imienia i nazwiska, podali nazwę redakcji, jaką reprezentujecie. I zapraszam. Szczepania, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, ta pierwsza połowa dużo pana zdrowia kosztowała, bo oczywiście zawodników pan kilku młodych wstawił, widać, że sprawdza pan, jak oni sobie poradzą, ale tak zdominowanego Górnika to już nie pamiętam, to było dawno. Jak wcześniej powiedziałem, nie będę tutaj szukał usprawiedliwień. My akurat mamy taką drużynę, że wystarczy, że jedno ogniwo wyskoczy i już jest problem, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast no, graliśmy bez wielu zawodników, to kartki, to również kontuzje, urazy spowodowały to, że dzisiaj otrzymali szansę ci, którzy na nią czekali. I nie będę oceniał tych zawodników, natomiast oczywiście te wnioski szkoleniowe pozostawimy dla siebie. Ta pierwsza zmiana to był wynik tej dominacji Zagłębia w środku pola, czy tam była jakaś kontuzja? Nie było kontuzji, natomiast Michał Pąka jest młodym zawodnikiem. Dobrze się spisywał w młodej ekstraklasie, bardzo dobrze, był zawodnikiem wyróżniającym się, trenuje z nami od roku czasu, ale to jeszcze jest za mało, żeby ten poziom ekstraklasy potwierdzić, bo jest potworna różnica właśnie między młodą ekstraklasą poziomem, a ekstraklasą, prawda? I ci, którzy myślą, że zawodnik, który wyróżnia się w młodej ekstraklasie, już nagle będzie grał, to jest w błędzie. Ja staram się wprowadzać zawodników odważnie, ale oczywiście z głową. Tu akurat mieliśmy doskonałą sytuację, bo cele, jakie postawił przed nami zarząd, zostały już wcześniej wykonane. Można było sobie na takie ruchy pozwolić, tym bardziej, że wymagała tego sytuacja. Jeszcze na koniec jedno pytanie o przyszłość. On powiedział, że Górnik to jest taki zespół, że jak wypadnie jeden element, to już jest problem. Czy wiąże pan swoją przyszłość dalej, czy element trener wypadnie po lecie, przeniesie się pan gdzieś?
Tak, ja wcześniej powiedziałem, że już rozmawiałem z zarządem, że moje pozostanie warunkuje od przedstawienia strategii gry, strategii prowadzenia klubu przez zarząd, przez właściciela. Chodzi mi tutaj przede wszystkim właśnie o stabilną sytuację ekonomiczną i jak również o politykę transferową. Jeżeli będzie konkretna taka strategia przedstawiona, to jestem gotów rozpocząć rozmowy na temat mojego kontraktu. To jest po prostu warunek, bo no, co tu dużo mówić, przez te 2,5 roku jednak trzeba było się zmagać z ciągłymi trudnościami. Ja jestem pod wrażeniem ludzi, którzy pracują w klubie, którzy zarządzają i jak również i właścicieli, którzy robią wszystko naprawdę, to jest budowanie stadion, to jest cały czas taka walka o utrzymanie się na powierzchni i tak jak mówię, ja to doceniam, natomiast no, przychodzi taki czas, gdzie jest, trzeba sobie przeanalizować to wszystko, co było i podejmować decyzje, bo akurat to jest niezwykle istotne. Tak, bardzo chciałbym, żeby przedłużyć tę umowę, żeby była ta współpraca, natomiast piłka jest teraz po stronie zarządu. To ta rozmowa kiedyś odbędzie? Tego nie wiem. To jeszcze mamy trochę czasu, mamy teraz okres roztrenowania. Trenujemy do 16, gry kontrolne, pełną diagnostykę trzeba przeprowadzić zawodników, testy wydolnościowe. Także myślę, że będzie spokojnie czas na podjęcie decyzji. Dziękuję. Tak, ja jestem bardzo dobrze zadowolony z wynikiem. No, ten mecz był trudny, dlatego że my się zrobili trudnym. Ja myślę, że w pierwszej połowie żeśmy mogli strzelić więcej branek jak jedną. Ten mecz już dla nas mógł być łatwiejszy, no. Nie jest dużo sytuacji, ale praktycznie to nam brakuje trochę w tych sytuacjach spokój, tak za drugą, trzecią bramką, protože ja myślę, że w pierwszej połowie jsme hrali bardzo ładnie, bardzo dobrý futbol. Ale jsem zadowolony, że jsme vyhrali, nakonec bramku dal Servas, který praktycznie nedával bramky, ale když je rozhodl o třech punktech. A o 9. miejsce, nie tak? Takže jsem zadovolený po přervě, když nám bylo trudno, měli jsme jen 13 punktů, tak já myslím, že to už na to bylo bardzo, bardzo dobrý. Dziękuję bardzo panie trenerze. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, bardzo proszę, byście przedstawili się z imieniem i nazwiska, podali nazwę redakcji, jaką reprezentujecie. Tradycyjnie o szacunek dla rozmówcy, proszę i zapraszam do zadawania pytań. Grzegorz Szczepaniak, Bocza. Postawił pan dzisiaj na Rymaniaka w środku obrony. Zadowolony pan jest z jego gry, z jego występu? Tak, i prawdę, że my to chcieli spróbować, dlatego że Ryman praktycznie nam gdzieś grał, ten nam grał na prawej obronie, a tam się praktycznie pokazała ta sytuacja, że damy Wiganowa do środka, a na prawą stronę Rymaniaka, ale chcieliśmy spróbować, dlatego że on wcześniej grał, ale i w modzie to grał tę pozycję, a myślę, że odegrał bardzo dobre spotkanie. Przy tej bramce, którą żeście stracili, to znowu jakby stały czas gry, to takie koszmary z jesieni trochę wróciły. Tak, no, myślę, że my dostali tylko bramek z starych fragmentów, dostali to praktycznie dopiero 3 bramki z starego fragmentu gry. Wprawdy, że w domu żeśmy dostali z Diagolonią bramku, a dzisiaj myślę, że tam trochę nie wiem, musimy opatrzyć, że się to nie widziało, że tam prawie Rimana przeleciała ta piłka. No tak, musimy na tym zapracować.